Pompę ciepła stosuje się do ogrzewania i klimatyzowania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Sprężarkowa pompa ciepła to urządzenie, które przenosi ciepło ze źródła o niższej do źródła o wyższej temperaturze. Może ona przenosić ciepło na przykład z otoczenia o temperaturze 10 stopni Celsjusza do ogrzewanego pomieszczenia o temperaturze 22 stopni, bądź z klimatyzowanego pokoju o temperaturze 22 stopni Celsjusza do otoczenia o temperaturze 32 stopni. Sprężarkowa pompa ciepła zbudowana jest z parownika, sprężarki, skraplacza i zaworu rozprężnego. W czasie pracy pompa ciepła, czynnik roboczy o niskiej temperaturze parowania, paruje w parowniku, odbierając tym samym ciepło od dolnego źródła ciepła, np. powietrza zewnętrznego o temperaturze 10 stopni. W tym procesie wzrasta temperatura czynnika. Następnie para czynnika roboczego trafia do sprężarki zasilanej energią elektryczną. W sprężarce następuje wzrost temperatury i ciśnienia czynnika roboczego. Wzrasta jednocześnie temperatura skraplania czynnika roboczego. Kolejno czynnik trafia do skraplacza, gdzie skrapla się jednocześnie oddając ciepło do górnego źródła ciepła, np. instalacji ogrzewania podłogowego o temperaturze 35 stopni. W tym procesie zmniejsza się temperatura czynnika. Potem czynnik trafia do zaworu rozprężnego, gdzie spada jego ciśnienie i temperatura. Na koniec czynnik wraca do parownika, gdzie następuje zamknięcie cyklu termodynamicznego. Rodzaje pomp ciepła wyróżnia się w zależności od dolnego źródła ciepła. Zazwyczaj jako dolne źródło wykorzystują one powietrze, grunt, wody powierzchniowe bądź wody gruntowe. Najczęściej stosuje się powietrzne pompy ciepła. Mogą one działać praktycznie w każdej lokalizacji i charakteryzują się najniższym kosztem inwestycyjnym. Wymagają jednak wspomagania konwencjonalnego ogrzewacza. Drugim najpopularniejszym rodzajem pomp są gruntowe pompy ciepła. Ich montaż jest możliwy w większości lokalizacji, choć zależy on od rodzaju i jakości gruntu. Gruntowe pompy ciepła są droższe niż powietrzne. Jednakże przy odpowiednim rodzaju gruntu mogą one pracować samodzielnie, bez wspomagania ogrzewaniem konwencjonalnym. Użytkowanie pompy ciepła ma wiele zalet, jak na przykład niski jednostkowy koszt ogrzewania. Ponadto nie wytwarza ona żadnych zanieczyszczeń. Choć charakteryzuje się dużym kosztem inwestycyjnym, to jej zastosowanie zamiast konwencjonalnego źródła ogrzewania może przynieść sporo oszczędności. Pompa ciepła ma moc 7,7 kW i ogrzewa dom o powierzchni około 135 m kwadratowych. Wybraliśmy pompę ciepła głównie z tego powodu, że nasz dom jest umiejscowiony ponad 100 metrów od drogi, no i szukaliśmy alternatywy dla ogrzewania gazem. Z tego względu, że dociągnięcie tutaj gazu byłoby zbyt kosztowne. Decyzja padła, że robimy ogrzewanie właśnie pompą ciepła i uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo z perspektywy czasu jestem bardzo zadowolony z pompy ciepła. Uważam, że była to jak najbardziej dobra decyzja. Pompa ciepła zapewnia nam w 100% komfort termiczny. Tak jak tutaj widać, tak w chwili obecnej mamy ustawione ogrzewanie w domu na 20 stopni i nawet przy bardziej srogiej zimie niż w ostatnich latach, jaką mieliśmy ostatnio, jak najbardziej pompa ciepła tutaj ogrzewała nam budynek do 20 stopni. Jedyne miejsce, gdzie było około 2-3 stopni mniej, to była sypialnia, ale tam z tego może względu, że ona jest umiejscowiona nad garażem. Też nie było to uciążliwe z tego względu, że jeśli jest troszkę chłodniej w sypialni, to nawet i lepiej. Użytkowanie pompy ciepła nie jest w żaden sposób absorbujące i uciążliwe, z tego względu, że nie wydaje ona żadnych dźwięków. Jedyne co tutaj wywołuje jakiś dźwięk, hałas, tak, to jest sprężarka, która się załącza po prostu w momencie, kiedy się włącza pompa ciepła. Koszty pompy ciepła, tutaj sobie skalkulowaliśmy to, że średnio miesięcznie, niezależnie od tego, tak, czy to jest okres letni, czy zimowy, gdzie wiadomo, zużycie w zimie jest wyższe, średnio miesięcznie wychodzi około 350 zł i to jest całkowity właśnie koszt. I tutaj mówię 350 zł, to też mówię o całkowitym koszcie zapotrzebowania na energię elektryczną, jeśli chodzi o prąd w całym domu, nie tylko pompę ciepła. Jakby tutaj nie jestem w stanie tego tak wyszczególnić, tak, że pompa ciepła zużywa mam konkretnie tyle i tyle, ale 350 zł, czyli to w tym również się zawiera wszystko to, wszystkie sprzęta, które działają w danym momencie, to również w tym są uwzględnione.